Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych konkursem Explore, a zwłaszcza tych z Państwa, którzy zdecydowali się poświęcić chwilę na zapoznanie się z naszym projektem. Jestem Karol Zwierz, uczęszczam do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego i pochodzę z Torunia. Ja jestem Igor Sierakowski, pochodzę z małej miejscowości pod Grudziądzem, z grupy i uczęszczałem do tej samej szkoły co Karol. Nasz projekt nosi tytuł Tomografia stanów kwantowych splątanych fotonów, czyli klucz do komunikacji kwantowej. Opiekę nad naszym zespołem objął z kolei doktor nauk fizycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, pan Piotr Kolenderski. Projekt polega na zbudowaniu urządzenia pozwalającego zmierzyć polaryzację fotonów. Polaryzacja w tym wypadku to taka cecha charakterystyczna fotonu. Mówi nam, w jaki sposób układają się drgania pola elektromagnetycznego względem kierunku poruszania fotonu. Z pomocą naszego urządzenia, dzięki ustawionym w odpowiedniej konfiguracji przyrządom optycznym, jesteśmy w stanie wykrywać te cechy charakterystyczne i wykorzystywać je. W jaki sposób? Otóż możemy je wykorzystać w komunikacji kwantowej, która polega na przesyłaniu od nadawcy do odbiorcy klucza szyfrującego, kodowanego właśnie za pomocą polaryzacji fotonów. Jest to proces niezwykle złożony. Aby jednak móc w ogóle wykorzystać ten potencjał kryjący się w fotonach, potrzebne jest coś, co pozwoli odczytać wysyłane w ten sposób dane. I tym czymś jest właśnie nasz analizator polaryzacji, dzięki któremu odbiorca jest w stanie odbierać informacje przesyłane za pomocą fotonów. Komunikacja kwantowa jest niezwykle efektywną ścieżką komunikacji. Efektywną dlatego, że minimalizuje właściwie do zera możliwość podsłuchania takiej wymiany informacji. Za każdym razem, gdy ktoś spróbuje ukradkiem przejąć, podsłuchać taką transmisję, nieuchronnie spowoduje zmianę w przesyłanych danych, która to zmiana jest wykrywalna dla odbiorcy. Dlatego jest ta dziedzina warta zgłębienia. Nasz projekt powstał tak naprawdę przypadkiem, jako efekt uboczny chęci pogłębienia naszych fizycznych zainteresowań, w czym zgodził się nam pomóc pan Piotr. Mamy nadzieję, że dzięki udziale w tym konkursie zainteresujemy kogoś zarówno tym projektem, jak i tematyką fizyki kwantowej. Jeżeli zatem czują się Państwo zainteresowani, zapraszamy do obejrzenia naszego plakatu, gdzie mogą się Państwo dowiedzieć znacznie więcej szczegółów na temat naszego urządzenia i tego, co z nim związane. Tymczasem dziękujemy za uwagę i życzymy pozytywnych wrażeń. Do zobaczenia!